Ida Nowakowska zaznajamia dziecko z kościołem. Marzy, aby syn służył do mszy. Ida Nowakowska jest osobą głęboko wierzącą i w takim też duchu pragnie wychować swojego syna Maksymiliana. Dwulatek jest już zaznajamiany z modlitwą i Biblią, aby w przyszłości świadomie uczestniczyć w życiu Kościoła. Gwiazda TVP miała wyznać jednemu z tygodników, że marzył o tym, aby syn został ministrantem. Prowadząca pytanie na śniadanie Ida Nowakowska nie wstydzi się mówić o swojej głębokiej wierze w Boga. Dla prezenterki TVP ważne są tradycyjne wartości, które zaszczepili w niej rodzice, m.in. znany ojciec, pisarz Marek Nowakowski. Gdy trwała wrzawa wokół Jana Pawła II i krycia pedofilii w kościele, 33-latka broniła dobrego imienia papieża Polaka i wzięła udział w marszu papieskim. Teraz czeka ją kolejne ważne posłannictwo. Ida Nowakowska została ambasadorką Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbywają się w Lizbonie. Ida Nowakowska wychowuje syna na przykładnego katolika. Prezenterka The Voice Kids od kilku lat jest żoną Jacka Hernoda, z którym ma dwuletniego synka Maksymiliana. Prezenterka nie ukrywa, że wychowuje syna w duchu chrześcijańskim, wpajając mu tradycyjne wartości i zasady wiary. W domu chłopczyk zaznajamiany jest z Pismem Świętym i obrzędami kościelnymi. Ida Nowakowska miała zwierzyć się tygodnikowi katolickiemu, że marzy o tym, aby w przyszłości jej syn służył do mszy. Wychowuję mojego synka w wierze katolickiej i bardzo lubimy razem modlić się codziennie i chodzić w niedzielę do kościoła. Obchodzimy święta kościelne i czytamy Biblię. Bardzo bym chciała, aby w przyszłości Maksymilian chciał zostać ministrantem. Te wszystkie kościelne rytuały dodają naszym codziennym dniom specjalnego wymiaru i wyjątkowej wzniosłości. Cytuję Gwiazdę TVP Dobry Tydzień. W wywiadzie Ida Nowakowska opowiedziała o swoim przywiązaniu do rodziny, którą postrzega jako pracę duchową i naukę dawania czasu, miłości oraz wsparcia. Gospodyni pytania na śniadanie nie wyobraża sobie celebrować Światowych Dni Młodzieży bez męża i synka, dlatego wybrali się do Portugalii całą rodziną. Kulisy trwającego w dniach 1-6 sierpnia wydarzenia Ida Nowakowska będzie relacjonowała na swoim Instagramie.